Hej wszystkim, tu Luna Dorula, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Legacy Challenge. Jesteśmy oczywiście u Fordów, przed nami nowy pokój Amber. Troszkę tutaj go odpiękniłam, bardzo mi się podoba. Jest taki dość dziewczęco, słuchajcie. Troszkę może goło na tych ścianach. Jeszcze nie jest do końca dopracowany, dlatego że mamy ograniczoną ilość funduszy, jak już wiecie, jeszcze mamy dług do spłacenia, ale myślę, że kiedyś go spłacimy w końcu. Tutaj bardzo mi się podoba ten dywanik, to łóżko. Dużo rzeczy jest tutaj z modów. No i oczywiście zafundowała mi komputer, no bo tak, mamy już nastolatkę, ona powinna mieć chyba własny sprzęcior, że tak powiem. Pokój naszej małej Mii, już nie takiej małej w sumie. O kurczę, dlaczego ta półka tak daleko od ściany stoi, nie wiem. Możecie powiedzieć, że ona ma tutaj skromniejszy pokój i w sumie to jest prawda, ale jest też dość uroczy moim zdaniem. Chyba więcej rzeczy i tak by jej się tutaj nie przydało. Myślę, że ma wszystko to, co powinna mieć. Może jakieś biureczko. Czy to jest jakiś dywan? I co on tu robi w ogóle? Dobra, okej. Nad tym pokojem będziemy na pewno jeszcze pracować. Tutaj taki pokój, słuchajcie, dziewczęce, ale takie troszkę bardziej też dorosły. Nie wiem dlaczego Amber, słuchajcie, kąpie się w ciuchach. Jaki wzrok! Kąpie się w ciuchach i w naucznikach. Ciekawe. Więc oczywiście no, pokój Amber wygląda tak. Jeśli chodzi o strój, to na razie jej nie przebieram. Po prostu zostanie w tym, który ma przez jakiś czas. Jak tam nasza Julia i Ford? Oczywiście ty jesteś moja droga tutaj. Bardzo wymagająca. O nie, nie, tutaj dwie toalety zajęte. I co teraz? Amber, wychodź co tchu, szybciutko. Ty w ogóle za chwilkę zaczynasz szkołę, moja droga. Nie wiem, czy wiesz, że tutaj trzeba się śpieszyć. Dobra, to może najpierw coś zjemy, Julio, co? Jak to widzisz? Podaj śniadanie, zjedz coś na szybko. Dobra, zjemy sobie płatki zbożowe szybciutko. Wyślij w pojedynkę i wyślij w pojedynkę. Dobra, dziewczyny, zbierać się spod tych prysznicy. Patrzcie, idzie nasza Mia. Wiele z Was, znaczy wiele z Was, wiele osób tutaj pisało, kilka osób pisało, że Amber jest takim typem buntowniczki, małej zazdrośnicy. Kurczę, zobaczymy, co z tego wszystkiego, słuchajcie, wyniknie. Na pewno byłabym zadowolona, jeśli ściągnęłaby te nauszniki, co właśnie się stało. Super, chyba nie jest zbyt szczęśliwa ze swojego życia. W tej chwili, nie wiem, może jakaś klasówka z matematyki, bądź też z fizyki, no też nie byłabym szczęśliwa. Moja droga, nie, skasowała mi, pójść do szkoły, oh no. Leć szybciutko, zostaw te ciastka, zostaw ciastka. Zostaw je. Ciastka to zło. Są takie dobre. Zło jest takie dobre. Gdzie jest nasz Ford? Gdzieś tam biega, sprząta. Kurde. Z samego rana. A nie, poszedł sobie po tort. Te skądś ty wziął ten tort? Hopie. Stąd? Tu jeszcze po prostu dźwięki, słuchajcie, z poprzedniej imprezy. Wyłączymy radyjko. Mia idzie do szkoły, to zacnie. Niech idzie. Weźmiemy ten tort, pomożemy im trochę tutaj w porządkach. Julia je sobie śniadanko, Fordzik także. Słuchajcie, będziemy musieli nakarmić naszego krowokwiata. To bardzo ważna rzecz. Okej, dobra, jedz sobie. Tutaj widzę, coś się popsuło, coś się rozlało. No nic. Czasem tak bywa. Mamy bardzo malutko kaski. Mamy oczywiście gdzieś tam te nasze plony, mamy gdzieś nasze żaby. Ja sobie tutaj co chwilkę coś tam z czymś rozmnażam. Także nie jest aż tak źle. Nie jesteśmy pod taką kreską, wiecie, że naprawdę coś by nam tutaj groziło. Ale no, tych pieniążków nie ma jednak za dużo. W ogóle dzisiaj jest piąteczek, piątunio. W Simach przynajmniej. chciałabym dzisiaj troszkę tutaj z naszą Amber poświrować. Czyli no, zebrać nasze dziewczyny i gdzieś wyruszyć, słuchajcie, na miasto. Ja bym chciała, żeby Mia też pozdobywała przyjaciół. Niech ona kogoś tam pozna ciekawego. Ford, coś ty taki zdechły dzisiaj. Posprzątaj tutaj, to ci poprawi humor na pewno. Ale nie jedz zepsutych rzeczy. Nie. Posprzątaj. Julia, wiem. Każesz mu tu sprzątać. On nie sprząta, w ogóle dramat. Schowamy tą lasagne, czy co to było.
do lodówki. Fordzik, jak ty skończysz tutaj, wiesz, sprzątać, to fajnie by było, jakbyś na. No, możemy wydoić krowokwiata. Możemy wydoić krowokwiata, a mam nadzieję, że on nikogo nie zeżarł ostatnio. Dobra, skorzystaj z toilet. Ty, moja droga, ty już na kompa mi poszła. Gdzie? Nie ma tak dobrze. Wytrzyj tutaj. Mija spotkała. Wolfgang. O kurde, Wolfganga. Ucz się do trudnego testu. Dobra, ty posprzątasz, patrzcie, zobaczmy sobie nasz ogród, jeden wielki bałagan, ociup. Zarosło tu, zarosło, będziemy musieli się z maczetami przecierać, tutaj kilka roślinek nam padło, kilka, nawet całkiem sporo, czekajcie, wyrzucimy je sobie od razu, żeby móc po prostu, wiecie, jakiś tutaj ogarnąć porządek mniej więcej. Znowu tylko troszkę sobie nimi pograłam właśnie, żeby urządzić naszej Amber pokój, a tak to... Zostawiłam ich tu samopas, ale trzeba będzie coś dograć, żeby właśnie ten dług też spłacić, wiadomo. Myślę, że za niedługo też spotkamy się z Kacprem, wiecie, na jego ślubie, nie? Także, że ta simowa sobota kolejna, to myślę, że to będzie ta sobota, kiedy Kacper i jego dziewczyna powiedzą sobie tak. Tutaj to poprzesadzamy, cyk, cyk, pięknie, ślicznie. Tu jest jakiś bajzel. Dobra, tu się jakaś kupka zrobiła tych roślin. Nie wiem, co z tym za bardzo zrobić, także niech sobie rosną. Tutaj, o, widzę, to jest popsute. Wyrzuć. Weźmiemy tutaj jakąś roślinkę stąd. Proszę bardzo. I kto powiedział, że tu jest bałagan? Ja nie wiem. Dobra, ogarnęliśmy troszkę sytuację. Tu jest bardzo dużo rzeczy do sprzątania dzisiaj. I to będzie taki odcinek trochę perfekcyjna pani domu, nie? Także musimy tutaj po prostu popracować, żeby móc przejść do innych rzeczy. Kto nie zjadł wierciarskiego ciasteczka? Chyba Mija, tak? Dobra, ty jesteś tutaj wykończony życiem, Ford, z tego co widzę. Weź sobie zjedz ciastko, Julia, i normalnie nie gwiazdosz. O, Szymon, Mija spotkała jakiegoś Szymona. Słuchajcie, może Mija też sobie będzie miała jakąś tutaj paczkę. Zresztą zobaczymy. Czy tak będzie? Się okaże. Na razie samych facetów poznała. Samych facetów, samych jakichś tam chłopaczków. Dobra, nie gryź mnie, bo zobacz, co cię spotka. Pamiętaj, krowokwiecie. Wydoiłeś tego krowokwiata? Dawaj, dawaj. Co tam zbierzesz? Esencja rozbawienia. Super. Może sobie wypijemy dzisiaj. A co? Kto nam zabroni? Nie ma to jak po prostu sok z krowokwiata, czy po prostu mleko, bo krowokwiat jest trochę taką zmutowaną mucią, także może to być i mleko. Julia, wiem, życie jest ciężkie, ale jedz to ciastko. I w ogóle może się przebierz. Fajnie by było się przebrać już koło 11, bo wiesz, ktoś może przyjść na przykład, nie? Rozbierz się do naga. Zmień strój. Zmień na ten. A co tam? Dobra, Fordzik, jak tam? Jak tam życie? Chodź tutaj, popracuj nad naszym ogrodem. Podlej. Julia, ty tutaj byś mogła posprzątać. Wiem, nudy, nudy. A, to już posprzątane jest. Ktoś nam to ogarnął, także fajnie. Dobra, ta zjadła ciastko i jest już flirciarska. Także fajnie, fajnie. Ty byś mogła troszkę poodchwaszczać. Ja wiem, ja tutaj nie bardzo może dbam o ten ogród, w sensie odchwaszczania i tak dalej. Bo tak jakby troszeczkę nie ma na to czasu, na ogrodnika nas nie stać, więc jest to troszkę taka samowolka. Wszystko rośnie jak chce. Słuchajcie, ale tak podobno jest najzdrowiej. Nie, rośnie jak chce, nie pryskamy tego niczym. W ogóle high life, jest fajnie. Jak tam dziewczyny? Dobra, obie mi się świecą tutaj, ale to nic. Muszą wytrzymać w tej szkole, trudno. Ja im tutaj troszkę przyspieszę czas. Kto do kogo dzwoni tutaj? Elsa! Urwijmy się dziś z lekcji i pójdźmy gdzieś się zabawić. Oh yeah! Gdzie prastare ruiny? Wchodzę w to. Oczywiście, że tak. Jesteśmy, słuchajcie, w prastarych ruinach razem z Elsą. Elsa jest naszą najlepszą przyjaciółką na świecie. Oczywiście mamy jeszcze dwie inne przyjaciółki, Agatę i Kim, ale tutaj między tymi dziewczynami, no słuchajcie, jest taka przyjaźń forever, coś mi się wydaje. Kto tam biegnie? Czyżby to był Paolo? Słuchajcie, chyba tak.
jogginguję sobie tutaj. My się wyrwałyśmy, nie wiem, w sumie Elsa tutaj może chciała porozmawiać o jakichś facetach czy coś. Patrzcie, jak na nas zerknął. Cepa, olo! No, se leć tam dalej. Nie zerkaj tu na nas pożądliwym wzrokiem. No, dobra, troszkę sobie tutaj pogadamy z naszą kumpelką, co tam słychać i w ogóle, chociaż pewnie dobrze wiemy, co słychać, bo nie dość, że się ciągle widujemy, to jeszcze co chwilę do siebie piszemy SMS-y. Jestem ciekawa, czy reszta dziewczyn też chętnie by się urwała ze szkoły, ale zobaczmy, kto tutaj jest jeszcze. Czekaj, 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 a, tu jakiś przystojniaczek sobie biega. Paolo gdzieś tam poleciał, słuchajcie. Tutaj biegnie. Wyjdzie koło nas? Nie, z drugiej strony poszedł, dobra. My jesteśmy tu. Na razie nikogo nowego, słuchajcie, nie ma. Także sobie... Tutaj jakiś dzieciak też się pląta. Czekajcie, czekajcie, co to był za dzieciak? Co to był za dzieciak? Może kiedyś nasza Mija go... wiecie, spotka. Lukas Munch. Czy jak mu tam? Zobaczmy, zobaczmy, czy reszta dziewczyn się z nami spotka. Tutaj w tych prastarych ruinach, jeśli nie robi się imprezy, to tak naprawdę nie ma co porobić. Ale słuchajcie, jest ciepły jesienny dzień. Może ostatni tak ciepły tej jesieni. Więc zorganizujemy tutaj jakiś większy wypad może. Czekaj, podróżuj. Aha, my nie możemy podróżować, bo jesteśmy na wagarach. Elsa, tyś to normalnie wybrała fajne miejsce, nie? Po prostu znasz najlepsze miejscówki w mieście, także super, dzięki. Wyjawimy jej secret. Tutaj oczywiście dziewczyny no jeszcze nie mają żadnych swoich facetów. Jak będą się tak urywać ze szkoły, to nie wiem, gdzie ich poznają. Ale okej. Czy możemy kogoś tu zaprosić? Oczywiście. Agatę, która wygląda jak Taylor Swift, i Kim zaprosimy. Może przyjdą nasze psiapsiły. Za chwilkę nasze, znaczy za chwilkę, 3 godziny. Najwyżej, słuchajcie, co tam, skasujemy te wagary, wybierzemy się gdzieś indziej. Dzwoń po dziewczynę, moja droga. A tutaj nikogo nie ma na razie. Strasznie duża ta parcela. No, w sumie możemy, wiecie co, rozpalić ognisko. Ale poza tym, żeby tutaj coś porobić, to nie, nawet nie ma żadnego miejsca do pływania. I patrzcie, jakaś fajna dziewczynka tu idzie. Wszyscy przyjdą. O, super. Laski się też urobią ze szkoły. Zapoznajmy tą dziewczynę. Wiecie co? Dlaczego? Dlatego, że moglibyśmy ją kiedyś zaprosić z myślą o Mii. Ej, Taylor Swift! Daj mi swój autograf. Dobra. Siemka, siemka, mała dziewczynko. Siemka, siemka, mała dziewczynko. O, dobra. Jakieś dziwne rozmowy się tutaj toczą, słuchajcie. W ogóle nie wiem, Escape chyba mi przestał działać. W ogóle z moją klawiaturą to po prostu jest jakaś masakra. I dlatego też robię literówki, bo i nie chce mi wchodzić, i jak Irena. I teraz widzę, że również Escape odmawia mi tutaj posłuszeństwa. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Masakra. I kiedy na przykład przestaje wam działać taka literka jak i, to nagle się okazuje, że we wszystkich wyrazach jest jej pełno. Masakra. I nie da się bez niej po prostu obejść. Dobra, mała dziewczynko, możesz już sobie iść. Dobra, zapytamy ją o szkołę jeszcze. Jak widzę, dziewczyny się śmieją. Taylor jest trochę znudzona. Dobra, jak się skończą nasze wagary, to my gdzieś sobie tutaj podskoczymy, słuchajcie. Zagadamy do Kim. Nie wiem, z kim ona tam SMS-uje. Kurczę, blade, może z jakimś facetem. Więcej opcji, zabawne. Dobra. Mała dziewczynko, idź sobie. Już nie jesteś nam potrzebna, że tak powiem. Jak ona w ogóle ma na imię Paulina Maluch? Dobra, fajną by była może koleżanką dla naszej Mileny. Co o tym sądzicie? Amber poznała następujące cechy Simki o imieniu Agata, miłośniczka muzyki. Agata jest miłośniczką muzyki! Jak Taylor Swift! To jest przeznaczenie. Patrzcie, jaka Kim tutaj. Ona trochę wygląda, znaczy, Boże, Kim, co ja już mówię? Olivia, bo ona ma na nazwisko Kim, dlatego mi się tutaj często myli, że ona ma na imię Kim, ale dobra, ogarniam sytuację już. Więc generalnie nasze bagary polegają na pogaduszkach z kumpelami, pewnie na rozmawianiu o facetach.
Ciekawe, czy w ogóle dziewczyną ktoś wpadł w oko. Słuchajcie, zobaczymy, zobaczymy. Wszystko przed nami. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, Taylor, przestań gwiazdożyć. No właśnie, miałaś tego nie mówić. Miałaś tego nie mówić, widzisz? Tak to się kończy. Tak to się kończy. Mała stwierdziła, że ma nas dość i sobie poszła. Widzisz, co mnie tutaj zadziwia w Simach w ogóle, że jeżeli my z Simami nie gadamy, to sami ze sobą też jakoś nie bardzo, nie? Dziwne. Ja muszę im zrobić zdjęcie, bo fajne ujęcie. Zdjęcie, bo fajne ujęcie! Zrobiło się? Tam zrobiło się choćby wcale. Co? Klawisz C też mi przestał działać. Super. Fajnie. Okej, dobra. Nie wiem, o co chodzi, ale to nie wygląda dobrze. Jak teraz? Nie. W ogóle. Spróbuję jeszcze tylko sobie ten wejść w taba. I teraz cyknąć. No fajnie, fajnie, fajnie. Jo! Jaki wzrok! Teraz się udało? Nie. Świetnie. Klawisz C przestał mi działać? To chcecie mi powiedzieć? Okej. Dobra. Nie wiem, co Elsie się tutaj stało, ale fajnie, że sobie wszystkie tutaj rozmawiamy. Jeśli to skasuję, to będziemy mogli gdzieś iść. Koniec tak wcześnie. Tak. Nie, 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 nie. Elsa, nie. Patrzcie, jakie głupie. Zniknęła mi, no. Tylko dlatego, że skasowałam to nasze wydarzenie. Trudno, bo ja bym chciała się w ogóle gdzieś indziej wybrać. Jest już taka godzina, że wiecie, jakby ktoś nas zobaczył na mieście, to możemy ściemnić, że nie było ostatniej lekcji. Podróżuj. No i właśnie, weźmiemy sobie Elsę. Oczywiście, że tak. W ogóle dzisiaj cały dzień, kurde, z dziewczynami. Babski po prostu dzień od A do Z, od Z do A i w każdą stronę po prostu. Wiem, 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 gadam głupoty, ale nie musisz tak na mnie patrzeć. Okej, Amber, okej, wyluzuj. Jesteśmy już na basenie. Widzę, że dziewczyny się przebrały w stroje kąpielowe. Tutaj postanowiłam sobie przyjść. Zobaczymy. Popływamy sobie wszystkie razem. Później chyba, słuchajcie, skoczymy coś zjeść. Chyba, że tutaj jest taka możliwość. Ups. Dobrze, moi drodzy, wróćmy sobie tutaj do naszej rozgryweczki. Nie wiem, jaki strój ma Amber, kurczę. Ostatnio jej właśnie zmieniałam, jak była już tą nastolatką, ale bicie mnie laciem, nie pamiętam. Aha, taki czarny. Czarny? Chyba czarny, dobra. Tu znowu jakiś dzieciak. Fajnie by było tutaj Milenę ściągnąć, ale jednak, wiecie co, Amber chce pobyć ze swoimi przyjaciółkami i nie chce się zajmować młodszą siostrą. Nie. W ogóle mogłybyśmy się kiedyś z naszymi psiapciłami na jakieś zakupy wybrać. Z kim Minusik poleciał? Z kim Minusik był? Dziewczyny, nie kłóćcie się. Jejciu. Wiecie co, Agata tak patrzy dziwnie tutaj. Na naszą Elsę. O co jej chodzi? Nie wiem. Jak macie jakiś pomysł, to dajcie znać. Słuchajcie, zagadamy tutaj do dziewczyn, popływamy sobie, oczywiście, czemu nie, poplotkujemy, czemu nam ta zabawa nie rośnie, a rośnie nam, ale trochę w zwolnionym tempie. Wy jesteście tutaj spięte. Strach w obliczu sławy? Co? Co ty tutaj kminisz? Ojej, to ten niesławny klub, unikaj kontaktu wzrokowego. Co? Bo jeszcze ściągniesz na siebie ich gniew. Aha, pewnie ktoś do tych należał. Do jakiegoś klubu, tak? Stefan Piątka sobie tu przyszedł. A, no bo widzicie, tutaj jest przywódca tego. A my go nie cierpimy! Okej, to już wszystko rozumiem. Przywódca renegatów. Dobra. Spoko, dziewczyny tutaj omawiają jakieś, słuchajcie, ważne sprawy. Tymczasem musimy iść do kibelka. O, patrzcie, przyszły te inne nastolatki, chyba dość takie popularne nastolatki, można by było powiedzieć, że one tak należą do klubów, jedna i druga. O kurczę, tutaj Megan przyszła, ona należy do renegatów. My też chyba powinniśmy swój klub założyć, zresztą też tak pisaliście.
Myślę, że do tego dojdzie. Moja droga, idź siku, proszę cię. Jest już troszkę późno. Musielibyśmy się jeszcze wybrać coś zjeść, no nie? Żeby nie iść na głodnego do klubu. Fajnie by było też z tymi innymi dziewczynami zagadać. No bo wiecie, każda nastolatka, tak, chciałaby być w tej grupie najpopularniejszej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dlatego będziemy próbować zagadać do tych dziewczyn. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na pewno Megan nas nie polubi, słuchajcie, no bo ona jest renegatką, więc tutaj chyba nie ma co. Nie wiem też, czy oni nie mają tutaj jakiegoś swojego tajnego zgromadzenia na tej parceli. Ale spoko. Leć szybciutko do kibelka i będziemy się chyba zbierać. Bardzo lubię tutaj ten basen, muszę wam powiedzieć, ale jednak jakoś rzadko tutaj wpadam. Nie wiem sobie dlaczego. Jak tam reszta dziewczyn? Elsa sobie pływa, tutaj widzę, nasza Agata też i Olivia. Dobra, wszystkie chyba dobrze się bawią, poza Taylor Swift, która oczywiście gwiazdoży, ale to jest normalne. Tym się nie trzeba przejmować. Dobra, słuchajcie, nie mogę się oprzeć. Co? Ten obieg jest aktualnie używany przez kogo? Chciałam sobie skoczyć na bombę. Psi? Nie, to nie. Dobra, moja droga, zobacz, co się dzieje. A co się dzieje? Tylko nie mówcie mi, że ktoś umiera. Kto niby tu umiera? Ktoś się topi? Nie. Jestem spięta, bardzo spięta. Dlaczego? No i co? Nic się nie dzieje. Nie wiem, co ona miała tutaj niby zobaczyć. Jak tam? Skocznia? Skocznia jest zajęta dalej. I nie widzę, słuchajcie, tej Sofii całej i Luny. Franciszek Mucha, on jest dorosłym. No nic. Fajnie by było właśnie gdzieś wyskoczyć, coś zjeść. Chyba, że tu jest jakaś możliwość. Da się tu coś zjeść. Chyba nie bardzo. Zajmuj się barem. Nie. Dobra. Okej. Okay. Zabawa, głód. Dobrze, będziemy sobie podróżować. Podróżuj. Na pewno nie pójdziemy, słuchajcie, do jakiejś restauracji. Nie, 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 nie. Bo zeszłoby nam do wieczora. Wybierzemy sobie coś innego. Wybrałyśmy się do kawiarni, czyli praktycznie cały dzień w Windenberg będziemy. Czemu nie możemy nic zamówić jeszcze? Hi. Widzę, że już wszyscy tutaj zamawiają, kurczę. Znowu stąd wyjdziemy pewnie o północy. Kto takie ciacho bierze? Nie, naleśniki to są chyba. Albo coś innego. Ale wyglądało jak naleśniki. Czy ja mogę do jasnej, ciasnej coś, kurde, normalnie zamówić, czy nie? Zamów jedzenie na miejscu. Croissanta weźmiemy. To nas powinno trochę zapełnić. Oczywiście równie dobrze mogłabym już od razu pójść na tą dyskotekę i tam coś zjeść. No ale przecież na dyskotece nie będziemy się opychać, tak? Dobra. Bierz tego croissanta, moja droga, i wcinaj, wcinaj, wcinaj. Kto wie, może kogoś ciekawego tutaj spotkamy. O, fajnie, że one usiadły przy jednym stoliku, uwielbiam to. Gdyby działał mi klawisz C, to zrobiłabym im zdjęcie, ale... Przecież ja mogę zrobić zdjęcie tutaj, dokładnie. Dobra, czekam jeszcze na Elsę. Elsa, ruszaj tutaj ten swój blond tyłek. Aha, Boże, co ja gadam. Czekam na Agatę, tylko nie wiem, co ona tam kmini. Stoi w kolejce. Dobra, mogę się nie doczekać. Poczekam tylko, żeby Amber zjadła i będziemy lecieć, nie? Dobra, i jak Olivia zje, to też będziemy lecieć. Czekam na jakieś ładne ujęcie, no boskie. Także słuchajcie, zrobimy im tutaj zdjęcie. Super. Widzicie, nawet jak klawisz C wam nie działa, to da się tutaj przeżyć. Fajnie, że dziewczyny ze sobą rozmawiają. Dokładnie, Amber, dokładnie to samo chciałam powiedzieć. To jest twój tata? O Jezu, ale obciach. Dziewczyny tutaj nie mogą, to po prostu sapnięcie. Ach, jakby biedny, jak on ma na imię? Bjorn, chyba. Był najbardziej okropnym czymś na świecie. Patrzcie na Elsę. Tato, jak mogłaś mi to zrobić? Nieźle.
Dobra, notabene nie mogę sobie tak poradzić, więc trzeba będzie tutaj maksymalnie się zbliżyć. Dobra, i zrobić zdjęcie. Pięknie, pięknie. Fajnie. Jeju, biedna Elsa, patrzcie jaka wkurzona. Tato, po coś tu przylazł. Dokładnie, dokładnie, nie? A Bjorn, la 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 la, zjem sobie kawałek ciasta. Przecież to takie normalne. Elsa nie wytrzymała napięcia i poszła. Nie, ona chyba idzie si. Coś mi się wydaje, chyba tak. Dobra, pozwolimy się jej wysiusiać. Niedużo czasu nam zostanie na tą dyskotekę. Dobra, dziewczyny, już zjadłyście. Najwyżej Elsa się wysiusia gdzie indziej, słuchajcie. Trudno. My sobie będziemy teraz podróżować po prostu do naszej dyskoteki. Podróżuj, bierzemy oczywiście. Dziewczyny, mam nadzieję, że kogoś fajnego spotkamy. I że Bjorn nie pójdzie z nami. Moi drodzy, jesteśmy na... Jesteśmy w dyskotece. Jeżeli macie pomysł, jak mógłby się nazywać nasz klub, to dajcie znać w komentarzach. Dobra, dajcie znać w komentarzach, a my już wchodzimy sobie tutaj. O, jest DJ! Juhu! Idziemy tańcować. Podejdź tu razem, taniec grupowy i raz, dwa, dawaj, dawaj, dawaj. Amber, zapoczątkuj po prostu ten taniec. Kto to jest? Franciszek mówi, okej. Na razie pustki. Na razie pustki na parkiecie, zobaczymy. Dziewczyny tutaj zaczną tańcować. Wiem, Amber, jesteś spięta, bo brakuje ci zabawy, rozrywki, ale tutaj po to właśnie jesteśmy, żeby tańczyć. Tańcz razem, proszę bardzo. Tańczmy sobie wszyscy. Patrzcie, jak dziewczyny zgodnie podeszły tańcować. Fajnie. Kurczę, dużo dorosłych tutaj jest. Nie ma za bardzo nastolatków żadnych więcej. Ale okej. Kurde, Bjorn! Bjorn przyszedł pilnować Elsy. Biedna Elsa! O, chociaż nie wiem, może on przyszedł na podryw, nie? Ale to było trochę dziwne. W ogóle zostajemy przy tej opcji, że przyszedł Elsy pilnować. Patrzcie na Elsę. Dobra. O, patrzcie, Paolo przyszedł. Hej, baby. Czekajcie, zagadajmy do niego, bo on taki fajny jest, ten Paolo. O, i Candy, która miała coś do naszego taty. Ale my o tym nie wiemy. Dobra, może się nie dowiemy. A ty jesteś dorosłym czy młodym dorosłym? Co? Patrzcie, DJ-ka sobie poszła. Ja nie mogę. Młody dorosły. Okej. Okay. Pogadajmy z nim chwilę. Zapytamy, jak minął dzień. No, poprawimy mu humor. Amber, ty masz jakieś ciągoty do starszych facetów, czy co? Porozmawiajmy o zainteresowaniach. Chociaż może nie. Wiecie co? Może nie, bo to zawsze mi leci na minus ta interakcja. Poznaj. Popraw humor. Dobra. Musimy wrócić przed 11 do domu. Amber w ogóle już cały dzień nie ma w domu, nie? Tutaj dziewczyny sobie rozmawiają fajnie. Pewnie o tym, że Amber się odważyła podejść do starszego faceta i z nim zagadać. Dobra, pochwalimy go, słuchajcie. Opowiemy śmieszną historię. O, patrzcie, jak tutaj Agata na nas patrzy, sobie myśli, kurczę, a ta Amber taka niby ten, nic nigdy do facetów nie zagadywała, a tutaj, proszę, proszę. Dobra, opowiemy za chwilę Agacie, co nam ten przystojniak mówił, ale ona tutaj podeszła do nas, słuchajcie, i się włączyła do rozmowy. Kurczę, tato nie traci czasu. Dobra, przyspieszymy tutaj. Kto wie, może Paolo też jej się spodobał, nie? Nie wiadomo, nie wiadomo. Ożywiona rozmowa. Dobra. No i oczywiście dziewczyny się wyrwały tutaj. Podejdziemy też do Oliwii. Zrobimy sobie wspólne zdjęcie, czemu nie? Ponarzekamy oczywiście na rodziców, że kazali nam tak wcześnie wrócić. Elsa, co ty robisz? Elsa coś je? Elsa wcina chipsy. My sobie pójdziemy, słuchajcie, zamówimy drinka dla naszej grupy. Dobra, zamówimy dla grupy, tylko co? My jesteśmy takie dorosłe. Kurde, nie mamy za bardzo hajsu. Ale weźmiemy tą słodką pikanterię. Może nas to nie zrujnuje aż tak bardzo. Znaczy trochę nas zrujnuje. O nie, nie możemy wziąć drinka. No przecież nie będziemy przy ojcu Elsy brać drinka, bez sensu. Elsa, wyślij staruszka do domu, nie? Dobra, czekajcie, idzie. Zamawiamy drina. Amber, po prostu ty jesteś naprawdę. Kto to widział? Takie rzeczy.
Mnie tu kamera cofnęła. Amber, gdzie ty idziesz? Gdzie poszła Kim? Boże, Olivia, nie goń za nią. Nie goń za nią, bo możesz jej nie dogonić. Wracaj. Wracaj do środka. Nie wiem, gdzie ona poszła, ale jest już późno. Także i tak troszkę czasu nam tutaj uciekło. Więc, moi drodzy, będziemy się streszczać. Patrzcie, ta nie odpuszcza, kurczę, Agata. Siedzi tutaj na parkiecie razem z Paolo, nie? Dobra. Elsa tak troszkę się odizolowała. Elsa, czy ty czytasz książkę? W dyskotece? Serio? Okej, okay, dobra. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, zamawiamy dla grupy. Mam taką nadzieję, że dla grupy. Dobra, chyba trochę się spóźnimy, coś mi się wydaje. Dobra, dla grupy, bo przyszły wszystkie laski. Okej. Okay. Pewnie tutaj rozmawiają dziewczyny o Paolo, bo jest taki fajny, taki przystojny w ogóle, ale widzę, że Agata coś nie po sosie dzisiaj. Kurczę, ona coś jest wkurzona, tak jakby, nie wiem, to towarzystwo jej nie odpowiadało. Denerwuje mnie trochę. Dobra, dawaj chłopie te drinki, nie, żebyśmy zdążyli tutaj. Chyba nie zdążymy. To już chyba wszystko? Patrzcie, już jest po 11:00. A my jeszcze tego drinka nie wypiliśmy ani nic. Ale będzie pogrom w domu. Amber, jak ty wrócisz, że nie chcę być w twojej skórze. Pożegnaj, dziewczyny idą. Kurde, też musimy się zbierać, bo musimy jedną taksi wrócić. Dobra, słuchajcie, my się zbieramy już, niestety. Tylko Elsa i chyba kto? Nie wiem, czy Agata, czy Olivia zdążyły się napić drinka. Elsa, ruszaj się, bo wracamy jedną taksi. Co ty tam siedzisz jeszcze? OMG! Wróciliśmy. Amber chyba przeczuwa kłopoty. Chodź tutaj, Amber. Ford, słuchajcie, nie śpi, nie. Czuwa. Pójdziemy ją tutaj, słuchajcie, opieprzyć, no bo co ona sobie myśli w ogóle? Jest po 12:00. Już godzinę temu miała być w domu. Patrzcie na Forda. Chyba na nią czekał, coś mi się wydaje, był tylko z tyłu domu. I tylko czekał, aż ona się pojawi. Oczywiście nie będziemy tutaj jej słuchać ani nic. Od razu, naprawdę, naprawdę, dokładnie. Skrzyczymy ją tutaj, a co? Niech sobie nie myśli. Ford. No właśnie, dokładnie. Ford, gdzie jesteś? Jezu! Dziecko, co ty tu robisz? Julia, chodź. No najlepiej. Najlepiej jeść i nie zwracać uwagi na to, co dziecko robi. Proszę mi tutaj do dziecka powiedzieć, że ma iść spać. Nie! No i patrzcie, jak Milena tutaj tresuje biednego krowokwiata. Pogroziła mu palcem i co krowokwiat na to? Taki malutki się zrobił. Nieźle, ej. Zaczynam się Mileny trochę bać, muszę wam powiedzieć. Tutaj krowokwiat ma u niej posłuch normalnie. Patrzcie, jaki Ford jest wkurzony. Co robisz w domu tak późno? Pozwoliliśmy ci wyjść, ale miałaś wrócić przed północą. I to grubo przed północą. Julia, proszę jej powiedzieć, co o tym wszystkim myśli. Myślę, że Ford chyba jest takim tatą, który nie potrafi długo się gniewać. Myślę, że on tak wkurza się, wiecie, szybko, ale też szybko mu przechodzi, nie? Czy może on powiedzieć, żeby poszła spać albo coś takiego? Możemy ją spławić. Dokładnie. Nie myśl sobie, młoda damo, że tak to się skończy. Na sobotę masz szlaban. W ogóle do końca weekendu masz szlaban. Ale tato! Chciałam się jeszcze spotkać z koleżankami w sobotę. Tutaj Ford, słuchajcie. Nie da rady. Chyba też mama tutaj nas poprze. Widzisz, co ona robi? Widzisz, co ona robi? Julia mówi, no widzę właśnie. Ale widzę, że Julia tutaj podchodzi bardziej tak spokojnie do sprawy. Jezu, jaki morderczy wzrok. Bardziej spokojnie do sprawy i po prostu mówi, że strasznie się wszyscy o nią martwili i już mieli nawet iść na policję, tak? Mieli zacząć jej szukać, no bo kurczę. Co ty robisz z tym krowokwiatem? Zostaw go, dziecko, w spokoju i spać. To jest pora na spanie, a nie na to, żebyś mi się tu po nocach szlajała z krowokwiatem. Boże. Małe dzieci, mały problem. Duże dzieci, duży. Jak widać na załączonym obrazku.
Tutaj rodzice dyskutują nad formą kary. Amber tylko: zejdźcie mi z oczu. No tak, ale słuchajcie, mamy karę, więc no cóż, nie wiem, co my tutaj poczniemy. Nasza Amber w ogóle jest bardzo zestresowana. Pozwolimy jej zjeść, nie będziemy tacy okrutni, żeby szła z pustym żołądkiem spać. Także my sobie przejdziemy tutaj z Julią, porozmawiamy o tym, co dzisiaj się stało. No to był pierwszy taki poważny wybryk Amber. Ona nigdy tak naprawdę nie sprawiała jakichś tam większych kłopotów. No zobaczymy, jak będzie teraz, nie? W ogóle jutro czeka nas ślub. No nie nasz, ale naszego znajomego, naszego przyjaciela. Powinniśmy już dawno spać, a nie robić jakieś tutaj chocki klocki. Co ty tu? Co to? Wewnętrzna pustka. Nie, nie gadajcie mi, że znowu mi ten krowioł kwiat zdechnie. No bez sensu. Romantyczne, oczywiście bara. Po wszystkim, Fordziku, chodź tutaj. Weź na karm tego zwierza i będziesz mógł sobie pójść spać. Dobrze. Nasza Mija śpi. Widzę, że tutaj Julia jest... Widzę, że Julia jest trochę zniechęcona tym, co się stało. No ale cóż... Tak to bywa już z nastolatkami, tak? Bo teraz mówi: słuchaj, nie przejmujmy się już dzisiaj. Kładźmy się. Musimy się wyspać. Jutro jest dzień Kacpra, także musimy tam być dla niego. No ale oczywiście jeszcze kilka minut na barabara się tu znajdzie. Mój drogi, ty nie idziesz spać, bo ty jeszcze krowokwiata musisz nakarmić. Nie wiem, czy sobie zdajesz z tego sprawę. No Amber, do łóżeczka, do łóżeczka. Tutaj ktoś tego loda zostawił. Kurczę, to mi trafiło do jej wyposażenia teraz. Nie, okej, dobra. Ford, wstawaj, wstawaj. Ja już czuję, że ty tam poszedłeś spać, co? Nie, jeszcze piglujesz pod kołdrą. Jak ci nie wstyd? Tam krowokwiat umiera. No, idź nakarmić krowokwiata. I proszę bardzo, już nic od ciebie dzisiaj nie chcę, możesz spać. Oni pewnie tego ogrodu nie oporządzili, nie? Nie, znowu mi kolejne roślinki umarły. Ale dobra. Moi drodzy, ja już będę kończyć ten odcinek. W następnym widzimy się na ślubie. No co ty, co... Julia, naprawdę nie wytrzymasz do rana, śpi. Widzimy się na ślubie Kacpra. Także to już będzie wszystko. Zapraszam was na kolejne odcinki. Pa, pa!